Jak się ma głupia panna z Ewangelii do wstrzemięźliwości? Właśnie takiego obrazu używa Ewagriusz. Jeżeli praktykujemy wstrzemięźliwość bez miłości, jesteśmy jak ta głupia panna z Ewangelii, której zabrakło oliwy i jest wyproszona z komnaty oblubieńca. O tym warto pamiętać, żeby praktykować kontemplację, czyli miłość. Właśnie brak kontemplacji to jest brak oliwy. Brak miłości to jest brak oliwy, bo jak wiemy, kontemplacja jest miłosnym trwaniem w obecności Boga. Jeżeli nie praktykujemy tej miłości, a tylko wstrzemięźliwość, jesteśmy jak głupia panna i możemy być wyproszeni z komnaty oblubieńca. Dbajmy więc nade wszystko o miłość.